W czerwcu 2024 roku planujemy ogłosić kolejny nabór dla mieszkańców województwa opolskiego na podnoszenie kompetencji i kwalifikacji. Osoby, które są zainteresowane podniesieniem swoich kompetencji lub kwalifikacji, wybierają szkolenie, kurs, studia podyplomowe z takiej bazy usług rozwojowych. To jest ogólnodostępna, ogólnopolska baza prowadzona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, w której tak naprawdę publikowanych jest kilka tysięcy różnego rodzaju szkoleń. Myślę, że w tej bazie już na dzień dzisiejszy każdy znajdzie coś dla siebie. Później taka osoba zgłasza się do Polskiego Centrum Rozwoju Gospodarki i może uzyskać dofinansowanie aż do 85% wartości usługi i do 9,5 tysiąca złotych. Zainteresowanie jest bardzo duże. W ramach poprzednich trzech naborów, bo jeszcze był nabór dla osób zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji w zakresie studiów podyplomowych, udało nam się zrekrutować ponad 4,5 tysiąca osób i firm. Na ten moment, jeżeli chodzi o osoby fizyczne, mamy środki dla wszystkich osób. Jeżeli ktoś odpada, to tak naprawdę sam rezygnuje. Tym razem proponujemy po prostu mikro, małym, średnim przedsiębiorcom z terenu województwa opolskiego wyjazd na targi. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach projektu własnego zorganizuje powierzchnię wystawienniczą, zabudowę stoiska, obsługę tego stoiska i zorganizuje nabór dla zainteresowanych przedsiębiorców. Chcielibyśmy, żeby przedsiębiorcy z branż specjalizacji inteligentnych, z każdej z tych branż, mogli wyjechać przynajmniej raz na targi. Pierwsze targi, jakie byśmy chcieli zorganizować, to będą targi Polagra dla branży spożywczej. One będą odbywały się na jesień 2024 roku, natomiast nabór dla przedsiębiorców chcielibyśmy zorganizować albo w końcówce pierwszego kwartału, albo z początkiem drugiego kwartału 2024.